Jeszcze przed odcinkiem chciałbym wspomnieć, że wbiliście ponad 10 subskrypcji, dokładnie to 11. Więc no, jakiś special musi być. No, na 10 subskrypcji wiadomo, na każdy taki jakby dziesiątkową liczbę subskrypcji będzie jakiś special. I tym specjalem jest pokazanie mojego koteczka. Nazywa się Puszek. Jest to kot rasy rosyjski niebieski. Jest on bardzo strachliwy, ale też miziasty. Da się go głaskać wszędzie, w uszach, po twarzy, wszędzie, po łapkach, po ogonku, po brzuszku. No, ogólnie koty rasy rosyjskiej niebieskiej są fajne, z tego względu, że jak ktoś ma alergię na koty, to normalnie przy kocie kicha. Ale jeżeli ten kot, to jest kot rasy rosyjskiej niebieskiej, to nie kicha. Są to naprawdę bardzo fajne koteczki, polecam. Jeżeli nie wiecie, jakiego koteczka sobie kupić, to polecam właśnie rosyjski i niebieski. No, nie tylko z tego powodu, że jest on fajny itp. Ale jeżeli macie alergię, a na przykład kochacie kotki, no to mówię wam, że kupcie sobie tego koteczka rosyjskiego niebieskiego. Naprawdę. Siemano, tutaj Klusor. Dzisiaj gramy sobie w Pet Simulator X na Robloxie. Pierwszy raz gram w Robloxa na moim koncie. To jest mój trzeci film. Co do tego specjala, co nagrywałem, to już jest 12 subskrypcji, chyba, jak nie więcej. No bo no, nagrywałem go przed odcinkiem. Wbiliście te 8 łapek w górę, więc się cieszę. No i nagrywam z Robloxa, z Pet Simulator X. I to nie jest dlatego, że no nie nagrywam Pet Simulator X dlatego, że ja chciałem. Owszem, zrobił mi najwięcej wyświetleń ze wszystkich chyba gier na Roblox, ale no ja nie chciałem nagrywać tej gry, więc czemu ją nagrywam? No bo Klusor właśnie dla wyświetleń. Otóż nie dla wyświetleń, tylko zrobiłem sobie ruletkę, gdzie po prostu było 5 chyba gier z Robloxa i wypadło Pet Simulator X. Dowód? No więc właśnie. Więc zaczynamy sobie Pick Your Pet. Ja biorę kotka Pip. No i niech będzie Preston. Jestem wolny. Więc lecimy pierwsze coiny rozwalać. A w tym czasie co? Ja mogę już ustalić próg łapek na następny odcinek. Czyli następny odcinek. Moja głowa jest jakaś dziwna. Czy mi się wydaje tylko. No dziwna jakaś jest. Następny odcinek, jeżeli wbijecie ponad 9 łapek, jeżeli wbijecie minimum 9 łapek w górę, to będzie BMG Drive. Jeżeli tego nie wbijecie z tej gry na przeglądarkę, co miało być, gdy nie wbijecie pod ostatnim odcinkiem 8 łapek w górę, ale jeżeli wbijecie ponad 12 łapek w górę lub minimum 12, to ja zrozumiem, że bardzo chcecie więcej Robloxa i nagram wam Robloxa, kolejny odcinek. Teraz takie większe pieniążki. Może ja się z kimś wytrejduję, albo Pet Sending All oczywiście. Trade. Nie no, na razie nie będę się trade'ować. Owszem, jak ja jestem takim noobem, że mam tylko koteczka, nawet mam rangę noob, to wiadomo, większość graczy by dała takiemu noobkowi jakiegoś peta. Chociażby z takim milionem.
mocy. Ale no, ja nie będę tak robić. Gang Fever Rewards mam non. Tutaj czekam sobie na tego prezencika. Jak będzie ten prezencik, to jestem... To mi tak dużo da. Prezencik tak dużo daje. W ogóle niedawno Pet Simulator X, to nie jest tak, że to jest moje jedyne konto, mam też konto nie do nagrywania, to dało wokół petów takie jakby czarne te, czarne obramowania. Niby to nic takiego, ale bardzo to się wyróżnia. Tam jest coś. Nie, rozwalaj dalej to. Tam jest coś, ja wiem co to jest. W Pet Simulator X na Voidzie jest coś takiego jak Hardcore Mode. Jeżeli się ma mastery odpowiednie, 25%, to wtedy można tam wejść. Na Voidzie, czyli tutaj. Ale ja najpierw sobie dobiję do Pixela, no a potem do, na Voidzie do Hardcora. No i ja mogę się wytradować. Stać mnie już na pierwsze jajco. I zaproponuje mi coś. Zaproponuje mi Xbox. No i takie po kilka tysięcy. No to... Nie zaproponuje mi nic. To proponujesz mi coś czy nie? Uffin. Może być. Ja klikam ready. Ready, dobra. No więc mam swojego pierwszego mocnego pecika. Czyli mocnego. Jak dla mnie to mocnego teraz. A no tak, i koteczka oddałem. Mam już gifta ready, więc on mi da gemy. Dał mi mnóstwo gemów. Kilka tysięcy mi dał. No ale no teraz to wystarczy sobie tym kufinem rozwalić to. No i mam tyle coinów, 1000. Sobie rozwalę to największe. Czy VIP jest odblokowany? Co? Ja nie mam VIP-a, jakby co? Ja nie mam VIP-a. Mogę sobie... Mógłbym sobie kupić VIP-a, ale go nie mam. Więc czemu jest to otwarte? Chyba to jest taki bug. Nie mogę tu nic klikać. Mogę chociaż zredeemować to? Nie, też nie mogę. A szkoda. Jakbym se mógł to zredeemować, to już... Oho. Tam w ogóle do tamtego pójdę zaraz. I udowodnię, że to jest tylko na hardcore. W sumie nie udowodnię, bo hardcora nie mam. Na tym koncie. Na Hardcore Mode tam da się wejść i tam jest Secret House i się ma leaderboarda. Widzicie? It's locked! O, więc nie odpoza. Na Hardcore tam jest hoverboard. O. Ten. Unlocked in Hardcore Mode. Tutaj w ogóle. Chyba coiny. Jeszcze mnie nie stać, naprawdę. Zaraz lecimy sobie do drugiej krainy, do foresty. O, krejt. Ile mi taki krejt daje? O, dobra, mam już 3. No i oczywiście ja lecę do upgrade'ów jako pierwsze. Bo to jest podstawa.
Bo tego speeda muszę sobie ten ulepszyć. Więc player speed 3 razy. Mogę storage, nie. Orbs reach. No i stać mi tylko na pet speeda, no to może być pet speed. No i teraz to już zdecydowanie jestem szybszy. Nawet to widać po animacji, że się szybciej poruszam. Tam są diamenty. Może mi coś dadzą. Jakąś dużą liczbę tych diaksów. No nie, dużo mi nie dały. No chętnie bym sobie to kupił, a w sumie nie potrzebuję nawet, bo mam jednego peta. Mogę sobie spalić bez equipem. Stać mnie? Stać mnie! Dobra. O, tam typek ma mocne. Tam typek ma Storm Axolotla i jakiegoś... To jest Hellfox? No chyba to jest Hellfox. O, o, wyszedł. O matko. Lootbag. 1000 pieniędzy. O, no to to. O matko. Wiecie, ty nie rozwalaj tamtego. Nie, tylko... Mine teleport na szok. A! No, no to fajnie. Że kosztuje 25 tysięcy pieniędzy. Tyle jest pewnie stanie. To ty rozwalaj dalej to. No. No. Tego dobra, rozwalaj to. Na 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 na. O, tam w ogóle jakieś kolny. Stać mnie chociaż na lepszego player speeda, nie. More diamonds. Mi się przyda. Dobra. A, no i najgorsze jest to, że ja będę musiał jeszcze tam z powrotem iść na nogach. A odcinek już trochę trwa. 10 minut już ponad. To mogę sobie kupić. Proszę ten najlepszy, proszę ten bat. Aha. Bat, serio. Razy dwa coins jest przynajmniej even. Może Kraken, ale Kraken i tak jest słaby. On ma tylko 100. 115 chyba. Dobra, może się z kimś wytrajduje. Pierwszy typek. Takie petki. Co ty mi za to dasz? No, nie opłaca mi się. Kolejny typek. Ja mam takie peczki. O, dobra. Jeszcze enchantowane. Dobra, ready. Mówiłem, że nie będę się zbytnio trajdować, ale za długo idzie, jak się nie trajduje. No i teraz patrzę to.
teraz to weźmy tą najlepszą, 160 tysięcy. No i pyk, i basic ranga. Kolejna taka. Teraz z takimi petami to można lecieć. Dobra, Winter. O, jest safe. Ludwak. O, dobra, dużo dało. Pro. O, ten największy ludwak. O, dobra. Mam diapsy. Ale nie będę ich wydawać tutaj nigdzie na teleporty. Halo? Lag. Halo. O. Nie, ale to też. No. Dla. Jeszcze jedna skrzynia i lecimy na glacier. Wiem, że w jakichś speedrunach czy coś w podstawowym skupieniu tutaj teleportu, żeby potem się tu tepnąć, ale no ja na razie nie jestem w fantazy, a nie mam takich petów mega dobrych. Jak są w speedrunach na przykład, że biorą sobie ludziska najlepsze pety, jakie mają na nowe konta i lecą speedruna. No, a, dobra, jeszcze 2 miliony, no to tutaj. Jak ja będę pod koniec fantazji, to już będę miał tyle diamentów, że będę mógł sobie 10 takich teleportów kupić. A teraz to mi się nie opłaca, bo mam mało diamentów. No co, ty chłop? Giruj, ty chłopie. Ja mam takie pety? No nie. Sorry, ale nie. No jeszcze ten safe. Tak nie mam. Ty dobra, już długo idzie. Deser. No. O, dobra. Loadback kolejny. Jeszcze minut już ponad trwa odcinek. Ja sobie włączyłem stoper na telefonie i widzę. Włączyłem wtedy, gdy się witałem, więc nie liczę też specjala i intro. No ale no tam intro trwa 16 sekund, specjal 1,5 minuty. Więc to tak wielkiej różnicy nie robi. Mam nadzieję, że dojdziemy na tym odcinku chociaż do fantazji. No tutaj już trochę ciężko będzie zdobyć te 50 milionów. Tam to jest 250. Mi się wydaje, żebym potrzebował lepsze karty. Może się z kimś wytraduję na przykład z tym, a nie ten ma. Wejda to ten. Tych Aksenii.
No ja mam takie peciki. Ale tutaj są takie detale, pety. I nigdy na to nie zwracałem uwagi. Tam jest pet, kotek, kolona i łapka. I jeszcze chyba coś, czego nie widzę. Jakieś te gwiazdki. Dużo petów, ale no słaby. W ogóle czemu na tym serwerze ciągle są takie słabe typki? Albo po prostu nie są mili. O, Crates One. Dajmy na przykład do tego trade'a, a nie chcę trade'a. No to do tego typka. No. I ja mam takie pety. O. No to chyba jego najlepszy pet. No. Będę nic pisał na czacie. Nie chcę robić znowu takiego długiego odcinka jak ostatnie dwa, bo to były pół godziny prawie. No ja nie chcę takich długich odcinków robić. 20-minutowe chcę, owszem. Już 20 minut odcinka dawno jest, bo na stopę, że mam 19. Może odblokuję wulkan na tym odcinku, może na następnym. Ale no... Nie chcę, żeby ten odcinek był zbyt długi. To żeby w ogóle ktokolwiek go oglądał. O, rajdy już jest. Gifcik. Dobra, żółty. Jest spoko. 4 miliony końców i 10 tysięcy diamentów. Może być. To mi dało 500 000, to ponad 500 000. Więc to tak dużo nie jest. Szczerze? To Desert i Beach mi się nie podobają te mapy. Ale to nie jest odcinek żaden z oceniania, a... Jak mówię, to nie jest żaden odcinek z oceniania, to oczywiste jest, że na pewno kiedyś odcinek z oceniania będzie. No to jest oczywiste po prostu. Dobra, mamy 43 miliony, 44. 45. O, złoty save. Ja myślę, że jak to rozwalę, to już zaraz wchodzę. No dobra, w sumie na tym odcinku dobiję wulkan. O no, no to wystarczy rozwalić tylko. O, już mogę odblokować wulkan. O, ile loot bugów się posypało. No. Co te coiny się w ogóle tak rozsypują na wszystkie strony? Matko, ej, to serio dużo daje. Prawie 20 milionów. I co? Teraz AFK na tej skrzyni. Cięciem. Nie wiem. Czy się tepnę na shopa i sprawdzę, jakie pety Obsidian F daje. Ale on chyba daje słaby, bo to w porównaniu z tym, co ja mam. On tu daje Max OMX Dragon. Dragon to ma 2000. Dobra, Dragon. Czyli 2000. Ile kosztuje teleport na wulkan? 25 tysięcy też. No trudno, wydałem wszystkie swoje pieniądze. W sensie gamy.
na zdobycie dragona. Jak się to rozwali, to się też zdobywa dragona, co jest fajne, ale no ten pet jest słaby w porównaniu do tych petów, co ja mam, które bardzo ciężko sobie radzą z rozwalaniem tej skrzyni. Ja bym to polepszył na przykład tam był Phoenix. Phoenix to jest na pewno najlepszy z Obsidian Egga. Ale nie wiem, no na przykład, o na przykład tego, nie wiem jak on się nazywa, to jest Phoenix na pewno, a ten? Na pewno, ale on ma, ja podejrzewam, że on ma, ile może mieć mocy? To jest legendarna chyba, albo epic. Legenda chyba. Three-headed dragon. Nie wiem, ile on daje. A no w sumie, żeby zdobyć tutaj do indeksu pety, to ja sobie pootwieram tutaj te jajca. Ty, mam już 53 miliony. Please somebody give me a pet, I am not. A nie wiem, krówka mi wypadła do indeksu. Jakieś tam pety do indeksu. Golden piggy. O. A. A, to był ten typek, co jest nowy. O, no faktycznie jest nowy. Bo widzę tutaj jakiego mało speeda, że ma tylko kuteczka. Jaki jestem? A. A, okej, okay, ktoś mi dał peta. No to tylko on jest ode mnie słabszy. Ej, poczekaj, czemu ja mam 474 jak... LOL. To jest w ogóle... Nie ma się tak za leaderboarda wejść. Dobra, lecę na wulkanu. Wulkanu. Zobaczę jak tutaj rozwalanie. No, rozwalanie średnio idzie. No jakoś idzie. Ty, jak na pierwszym odcinku odblokuję fantazji, to nie wiem. Albo wiecie co? Odcinek już trwa 26 minut mam na stoperze, więc no w tym miejscu chciałbym zakończyć ten odcinek. Drogi łapek, już mówiłem. Szczerze, następny odcinek ja chciałbym nagrać nie wiem, z Robloxa albo z tego, z tej gry na przeglądarkę, czyli albo to najsłabsze, co będzie, gdy będzie mniej niż 9 łapek, albo to najlepsze, co będzie, gdy będzie minimum 12. A. No to jednak wolę samego Robloxa, żebyście zostawili dużo łapek. Więc pa! Do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że z Robloxa, bo Beamend Drive średnio mi się chce nagrywać, ale może być. Jakby ja dotrzymuję obietnic. Widzimy się w następnym odcinku. Tutaj Klusor i pa!